Stoisz w miejscu w nauce i czujesz, że tak nie powinno być. Uczysz się, uczysz się, uczysz się i stoisz w miejscu. Kręcisz się w kółko i masz tylko iluzję efektów. Ćwiczysz, ale twoje językowe mięśnie nie rosną. Znasz to uczucie? Albo może czujesz się w nauce języka jak podczas biegania po piasku. Zaczynasz energicznie, ale potem krok po kroku zaczyna cię to męczyć i poruszasz się wcale nie szybciej niż pan Ślimak na poboczu autostrady w drodze na podwieczorek, który tylko ogląda wymijającego samochody, czując, że chciałby poruszać się szybciej, ale zwyczajnie nie może. Dziś, korzystając z wiedzy, jaką zgromadziłem jako psycholog i doświadczenia, które stało się moim udziałem poprzez samodzielną naukę języku, postaram się pomóc Ci rozwiać mity związane z osiąganiem językowej płynności i sprawić, że przestaniesz kręcić się w kółko, a zaczniesz robić realny progres w nauce. A może już go robisz i tylko czujesz, że stoisz w miejscu? Sprawdźmy. Cześć, ja nazywam się Patryk Topolański i wierzę, że nauka języków może być przyjemnością, a to jest językowa siłka, gdzie wspólnie udowadniamy, że żaden język nie jest obcy. Zawsze lepiej jest mieć jakąś strukturę, więc aby uporządkować to, jak przestać kręcić się w miejscu, przygotowałem takich 7 punktów, które będą dla Ciebie kluczowe. Po pierwsze, im dalej w las, czyli im dalej w poziomy językowe, tym ciężej, trudniej i dłużej. Na początkowych etapach, gdy jesteś tak zwanym absolutnym początkującym, absolutną początkującą, każda godzina spędzona na nauce przynosi zauważalne rezultaty. Możesz szybko nauczyć się podstawowych zwrotów, struktur gramatycznych i słówek, co sprawia, że czujesz taką ekscytację i motywację do dalszej nauki, pozytywne emocje, aby uczyć się dalej. Jednak w miarę jak przechodzisz na bardziej zaawansowane poziomy, takie jak B1 czy B2, progres zaczyna przychodzić wolniej. To zjawisko jest naturalne i można je zaobserwować w wielu dziedzinach umiejętności, nie tylko w nauce języków. Wnioskiem, który można wyciągnąć, który płynie z tego etapu płaskiej, krzywej uczenia się, gdzie jest tak, kiedy na początku jest tak, idziesz do góry cały czas, a tu jest tak, że niby idziesz do góry, ale to jest takie płaskie, no i tak trzeba dłużej po prostu poczekać. Na tym etapie rzeczywiście trzeba poczekać kilka miesięcy, by zauważyć znaczący postęp. Tak jak kiedyś na początku realne efekty były widoczne po kilku dniach, teraz będą widoczne nawet nie tyle po tygodniach, a po miesiącach. Nauczenie się, powiedzmy, 100 nowych zwrotów, w każdym jedno nowe słowo, więc 100 nowych słów, no ale też 100 nowych zwrotów, zawsze przyjemniej poprzez zwroty się uczyć i później wykorzystywać je w mówieniu, no to nauczenie się tych 100 zwrotów, czy 100 słówek, to nadal taki sam wysiłek jak wcześniej, ale tych 100 słówek niewiele już teraz zmienia. O ile 100 nowych słów na początku nauki to olbrzymi skok jakościowy, o tyle na poziomie B2 taka różnica jest praktycznie niezauważalna. Widać ją dopiero, kiedy z nowych 100 słów zrobi się właśnie 500 czy 1000. Mimo wszystko bardzo ważne jest, aby nie traktować tego jako przeszkody, tylko jako taki etap w drodze do biegłości językowej. I dlatego na początku tego filmu powiedziałem, że być może robisz progres, ale po prostu tego nie widzisz, bo nawet jeśli ten progres jest mniej widoczny, to on nadal się dzieje, tylko możesz mieć po prostu nieodpowiedni punkt odniesienia, jeśli do tej pory masz takie doświadczenia, że zawsze po właśnie szybszej, znaczy bardziej intensywnym okresie nauki od razu było widać progres. Teraz ten okres po prostu musi być dłuższy. Każdy nowy wyraz, każde nowe zdanie, które zrozumiesz, dodaje cegiełkę do struktury twojej kompetencji językowej, do twojego językowego domu, który budujesz. Ostatecznym celem jest nie tylko nauka języka, ale także rozwijanie takiej cierpliwości, wytrwałości w nauce na dłuższym odcinku czasowym, które są przecież właśnie tak ważne w osiągnięciu językowej biegłości i to będziesz wiedzieć już przy na przykład kolejnych językach, ale jeśli na przykład uczysz się pierwszego języka obcego, to może nie być dla Ciebie wcale oczywiste. Punkt drugi, o którym chciałbym dzisiaj porozmawiać, to taka prośba do Ciebie na zasadzie wiedz, gdzie jesteś w nauce. W moim zawodowym i osobistym doświadczeniu z nauką języków zawsze podkreślam to znaczenie takiej językowej mapy, a propos tego globusu, który wcześniej był, w procesie nauki. Określenie takiego poziomu od A1 do C2 to jest nie tylko takie testowanie siebie, ale to jest kluczowy element skutecznego uczenia się, aby wiedzieć, gdzie przynajmniej mniej więcej się znajdujesz. Bo znając swój aktualny poziom i też konkretny cel, do którego dążysz,
możesz z łatwością zidentyfikować luki w Twojej wiedzy i luki w Twoich umiejętnościach, co z kolei pozwala na bardziej celowe i efektywne działanie, zamiast wspomnianego na wstępie kręcenia się w kółko. Zamiast ty zgubiłem ty. Nawiasem mówiąc, w jednym z moich archiwalnych filmów, nieco młodszy ja, rozwijam ten temat, wyjaśniając, co oznaczają te różne poziomy, tak łopatologicznie, po ludzku i jak je efektywnie wykorzystać w praktyce. Film opublikowałem już jakiś czas temu, ale nadal jest w pełni aktualny. Trzecia kwestia to to, że nie czekaj na motywację, zacznij się uczyć bez motywacji, nawet jeśli czujesz same negatywne emocje związane z tym, że masz się pouczyć. Dlaczego? Ano dlatego, że motywacja, oczywiście nieco to upraszczam, ale postaram się tak tę psychologiczną wiedzę tak uprościć, żeby łatwiej było Tobie przyswoić. Motywacja to nic innego jak pozytywne emocje związane z działaniem, które ma nastąpić, czyli w Twoim przypadku z nauką. Jeśli zaczniesz działać pomimo negatywnych emocji, a nauka pójdzie dobrze, to nagle okaże się, że teraz już czujesz motywację, bo negatywne emocje zostały zastąpione przez te pozytywne, a fakt przełamania swojego wewnętrznego lenia będzie dla Ciebie kolejnym małym sukcesem, dzięki któremu znów poczujesz pozytywne emocje i Twój poziom motywacji tylko wzrośnie i rozpędzisz się niczym ja w tym zdaniu, a przypominam, że zaczęło się od braku motywacji. Hej, a tak swoją drogą, jeśli czujesz, że moje filmy dają Ci pozytywnego kopa do nauki, to dobry moment teraz, aby zasubskrybować ten kanał i zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Jeśli jego dalsza część Ci się mniej spodoba, zawsze możesz tę łapkę wycofać, a przechodzimy teraz do punktu numer 4, czyli jeśli ten schemat, który przed chwilą opisałem, dotyczący motywacji, zakończy się w Twoim przypadku fiaskiem, to znaczy zaczniesz się uczyć pomimo negatywnych emocji, a nauka wzbudzi na przykład w Tobie jeszcze więcej negatywnych emocji, to odpocznij przez tydzień od nauki, mówię to serio, zrób sobie przerwę, odpocznij przez tydzień i zrewiduj swój plan nauki. W tym celu, w celu zrewidowania Twojego planu nauki, zachęcam do tego, aby zajrzeć do mojego bezpłatnego szkolenia na tym kanale YouTube na temat tego, jak mądrze zaplanować samodzielną naukę. Zawsze te szkolenia załączałem tutaj, gdzieś, ale nie jestem pewien, czy ono się wyświetla. Ostatnio był z tym jakiś problem, więc w razie czego jest to szkolenie przypięte na głównej stronie kanału w playliście z wyzwaniem noworocznym zarówno na YouTubie, jak i w podcaście Językowa Siłka. Rewidując plan nauki, zakwestionuj przydatność materiałów, metod, z których teraz korzystasz. Dodaj więcej naturalnego języka na tym etapie średnio zaawansowanym i przyjemniejsze metody nauki. Odpoczynek nie oznacza rezygnacji. Kiedy odczuwasz brak postępów, zniechęcenie, kluczowym jest, aby nie mylić chwilowego odpoczynku z całkowitą rezygnacją i postarać się, aby ten chwilowy odpoczynek nie przekształcił się w całkowitą rezygnację. Ustalając nowy plan działania, zwróć uwagę na to, co rzeczywiście działa, a co nie działa w Twoim procesie nauki. Możesz zauważyć, że pewne metody, które wydawały się efektywne na początku, przestały takie być w dłuższym perspektywie na wyższych poziomach zaawansowania. Odświeżenie swojego podejścia, na przykład poprzez zastosowanie bardziej naturalnych form interakcji z językiem, może się tu okazać na tym etapie kluczowe. Zawsze zachęcam też do tego, żeby stale monitorować i ulepszać swój proces nauki. Warto mieć cel, ale nie zapominać o elastyczności. Dostosowywanie tej strategii do Twojego aktualnego poziomu, aktualnych celów jest właśnie istotą efektywnej nauki. Jeśli zauważysz, że coś nie działa, nie krępuj się wprowadzić zmian, nie brnij cały czas w to, jak się uczysz, jeśli to nie przynosi efektu. Zdolności do takiej adaptacji, w ogóle zdolności różnego rodzaju do adaptacji, to są właśnie Twoi najcenniejsi sojusznicy w dążeniu do biegłości językowej, bo tak jak mówię, im dalej w nauce, tym więcej będzie tam różnych takich przeszkód na drodze i warto umieć się adaptować. Adaptować, no po prostu zmieniać, bo tak jak mówię, no to, że coś było przydatne na początku, nie znaczy, że będzie efektywne również dalej. Punkt piąty, który będzie być może zaskakujący dla Ciebie, to zrezygnuj z 80% materiałów i skup się na 20% tych rzeczy, które dają Ci najlepsze efekty w nauce. Ćwicz językowy minimalizm, nie rozpraszaj się zbyt dużą liczbą materiałów do nauki, skup się na małej liczbie, małej ilości jakościowych rzeczy do nauki, a ja w ramach minimalizmu nie powiem w tej kwestii już nic więcej. Po szóste, zgromadź wartościowe zasoby i aktywnie twórz wypowiedzi w języku obcym. Kiedy dojdziesz do etapu, na którym podręczniki, aplikacje, książki z ćwiczeniami gramatycznymi, a nawet właśnie fiszki, różne narzędzia do słownictwa
pomimo tego, że fajne, już nie są dla ciebie wystarczające i czujesz, że kisisz się w takim stanie rzeczy, to czas przejść do bardziej zaawansowanych materiałów. Filmy, seriale, artykuły w magazynach czy książki to świetne źródła językowego bogactwa, które można wykorzystać do nauki. Ale pamiętaj, aby nie tylko konsumować te treści, ale też je przechowywać w sposób, który pozwoli ci do nich wrócić, analizować je i na przykład tworzyć sobie fiszki ze słownictwem, które chcesz zapamiętać na stałe, choćby z pomocą systemu, o którym opowiadałem w jednym z ostatnich odcinków o sekretnym, a przynajmniej sekretnym dla szkolnej edukacji systemie powtórek, z którego sam codziennie korzystam i który pozwala mi zapamiętać na stałe każde słowo, którego potrzebuję. Na przykład dzisiaj do śniadania przerobiłem bodajże, ja wiem, ze 100-200 nowych powtórek w fiszkach z pomocą tego systemu. Tak jak mówię, jest ten film na kanale. A zatem mądry system nauki na tym etapie to więcej niż tylko zapisywanie słówek i linków do treści, to też notatki, które pomogą ci zrozumieć kontekst i zastosowanie nowo nauczonego słownictwa, to też nauka bardziej zaawansowanego słownictwa w sposób uporządkowany, to też wreszcie aktywność językowa i do tego w tym miejscu przejdziemy. Po siódme i ostatnie, wymagaj od siebie aktywności językowej i nie szukaj w tej kwestii wymówek. Na tym etapie nauki istotne jest nie tylko zrozumienie języka, ale również jego aktywne używanie. Jeśli nie tworzysz wypowiedzi, skazujesz się niejako na barierę w mówieniu. Barierę w mówieniu, czyli to, co pojawia się, kiedy rozumiesz całkiem nieźle, ale nie jesteś w stanie wydusić ani słowa. Mówienie jest po prostu trudniejsze niż czytanie i słuchanie, bo to ty musisz skonstruować całą wypowiedź i wybrać odpowiednie słowa z nieskończoności opcji w twojej głowie, a nie tylko rozszyfrować to, co stworzył ktoś inny. Niezależnie od tego, czy wybierzesz czatowanie z native'ami, korzystanie ze sztucznej inteligencji, czy pisanie pamiętnika, kluczowe jest, by tworzyć własne, złożone wypowiedzi. To właśnie poprzez aktywną produkcję językową przełamiesz barierę w mówieniu, zyskasz taką pewność siebie językową, pewność siebie, która jest niezbędna do osiągnięcia pełnej biegłości, a inaczej, pomimo dużej ilości zasobów, również tych w twojej głowie, które po prostu zgromadzisz, możesz utknąć na etapie właśnie takiego wiecznego ucznia, niezdolnego do płynnej i naturalnej komunikacji. I tego ci nie życzę. Tyle na dziś. Pamiętaj, że każdy z tych tematów możesz rozszerzyć poprzez inne filmy, szkolenia i poradniki na tym kanale, czy też w tym podcaście. To była taka mapa tego, gdzie jesteś i na czym warto się skupić na tym etapie, jeśli rzeczywiście czujesz, że stoisz w miejscu w nauce. Przełamanie tych barier nie nastąpi w jeden dzień i nie o to w tym nagraniu chodziło, ale też, tak jak mówiłem o tej mapie, wiedząc gdzie jesteś, wiedząc jakie przeszkody stoją na twojej językowej drodze, wiedząc też jaki masz cel, możesz do tego celu po prostu kroczyć. Mam nadzieję, że jeśli czujesz teraz, że jesteś na etapie, gdzie właśnie trochę stoisz w miejscu, no to znajdziesz w sobie siłę i motywację, aby korzystając z dzisiejszej porcji wiedzy ocenić gdzie jesteś, sprawdzić tę twoją językową mapę, a następnie przygotować prowiant na dalszą część wędrówki. Małe ogłoszenie, właśnie jeśli stoisz w miejscu, czy czujesz niedosyt związany z tym, jak idzie ci nauka dowolnego języka, a lubisz mój sposób przekazywania wiedzy i chcesz nauczyć się języka ze mną, to zapisz się z gwarancją efektów na kurs online mojej autorskiej metody, którą opracowałem jako psycholog z doświadczeniem w samodzielnej nauce 11 języków. Kurs nazywa się Język w Rok i jest to taka instrukcja, jak nauczyć się dowolnego języka krok po kroku, ale zależało mi też na tym, żeby nie była to czysta teoria, tylko dużo praktyki, więc masz taki jakby plan treningowy, jak na siłownię, co krok po kroku zrobić, aby nauczyć się twojego języka. W kursie są dwie ścieżki, ścieżka dla osób początkujących, ścieżka dla osób, które wracają do nauki języka, czy też są właśnie z językiem na poziomie średnio zaawansowanym, więc jeśli uczysz się właśnie języka, z którym stoisz w miejscu, to możesz uczyć się go właśnie tą ścieżką dla osób, które są średnio zaawansowane i na przykład może zacząć się uczyć też drugiego języka od początku, dlatego że dostęp do kursu masz zagwarantowany bez limitu czasowego przez tyle lat, ile potrzebujesz, pomimo tego, że kurs nazywa się Język w Rok. A zatem z kursem nauczysz się dokładnie tego, jak zaprojektować wersję ciebie, która mówi płynnie w nowym języku, a potem z kursem ten projekt w życie wdrożysz ty w nowym języku, mówiący, mówiąca płynnie. Jest gwarancja efektów lub środków i dostęp bez limitu czasowego.
a z kodem YouTube100 masz 100 zł zniżki. Szczegóły, opinie, lekcje przykładowe, wykaz modułów i efektów nauczania kursu, w którym uczy się już ponad 1300 zadowolonych osób, bo gdyby ktoś hipotetycznie był niezadowolony, no to jest ta gwarancja efektów. Wszystkie szczegóły na językwrok.pl, link w opisie, koniec autopromocji. Jak zwykle na koniec przechodzę już do mówienia per wy jako społeczność językowej Siłki. Życzę Wam owocnej nauki języków i jeśli oglądacie ten film do tego momentu, do końca, napiszcie komentarz, w którym opowiecie, jak u Was wygląda proces stania w miejscu, albo jeśli udało Wam się go uniknąć, jak udało Wam się go uniknąć, też jak próbujecie sobie z tym radzić, a może co się właśnie nie udaje. I pamiętajcie, że tutaj możecie się dzielić również swoimi językowymi zagwozdkami, błędami, problemami. Jesteśmy bardzo akceptującą społecznością i chętnie pomożemy, zarówno ja, jak i właśnie językowi siłacze i językowe siłaczki w komentarzu. I pamiętajcie, aby jakoś sprytnie umieścić słowo kaktus, z którego konfiturę zdobyto kilka miesięcy temu na Fuerteventurę, skąd w sumie mam też tę bluzę z kanaryjskim bananem, platanem. Niemniej z którego to kaktusa konfiturę zajadam sobie ostatnio do kanapek z masłem orzechowym i niestety już mi się powoli ta konfitura, podobnie jak ten film, kończy, a zatem komentarz z kaktusem, z Waszymi doświadczeniami. Nie zjem teraz tej konfitury, bo łyżeczka się nie mieści. Musiałbym nożem, a nożem mogę tylko nakładać ją na masło orzechowe, ale smakuje to... Jezu, naprawdę wyśmienicie to smakuje. W każdym razie, komentarz z kaktusem i Waszymi doświadczeniami, łapka w górę, aby YouTube pokazał Wam z własnej woli kolejne moje filmy, subskrypcja, aby być na bieżąco z metodami, narzędziami do nauki i raportami z moich eksperymentów językowych, które publikuję na tym kanale. Wpadajcie też po kulisy mojej nauki języków na Instagram Językowa Siłka, do społeczności, czyli naszej grupy na Facebooku, do bazy wiedzy językowasiłka.pl, gdzie mamy ponad 400 poradników tekstowych do nauki kilkudziesięciu języków, które nie pokrywają się z tym, co jest na kanale, oraz na newsletter Środowa Siłka, gdzie w każdy środowy wieczór wysyłam maila z nowościami z mojej nauki, nowymi metodami, nad którymi pracuję i moimi językowymi faworytami tygodnia. Wiele rzeczy, które są na newsletterze, nie ma ich nigdzie indziej, a jeśli są gdzieś indziej, to i tak najpierw pojawiają się na newsletterze i dopiero później ewentualnie gdzieś indziej. Jeśli ten odcinek był dla Was wartościowy, pomyślcie o kimś, komu też może się przydać i wyślijcie link do odcinka znajomemu lub komuś z Waszej rodziny. Dzięki i powodzenia!